Cześć, ja jestem Shunis, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Fable 3. Będziemy kontynuować dzisiaj naszą ucieczkę z zamku. To jest... jednak nie wiem, co nas czeka dalej. Mam nadzieję, że dostanę wreszcie jakąś broń oprócz tej kuli ognia. Nawet fajny ten efekt, jaką składa tą rękę. Tylko... o, prawie można ładować. Widzicie, jaka super hipermoc. Another impressive display, sir. To think, this morning my job consisted of laying out clothes for royalty. Now I'm a bit nice. Tak, uj się nietoperze. You'll get used to it. No, chciałem jakiegoś bardziej... chciałbym troszeczkę jakiegoś bardziej wymagającego przeciwnika spotkać niż nietoperki. O, tu już jakieś widzę zakamarek. O nie. Miałem nadzieję. Mam nadzieję, że za dużo rzeczy nie ominąłem jak na razie. Nie no, fajnie się rzuca te zaklęcia, to wam muszę powiedzieć, że naprawdę przyjemnie się w to gra. But we should be able to find a way out of the city once we reach the surface. Czyli już chyba z zamku uciekliśmy. Teraz mamy uciec z miasta. Rzućmy okiem tutaj, żeby nie ominąć. Trzeba troszeczkę szukać jakichś skarbów, sekretów. I tak 100% gry nie zrobię. Nawet nie mam takiego zamiaru. Wiem, że nie dam rady. Ale będę się starał. Co, już wyszliśmy z kanałów? Miejsce podziemne, no ale całkiem fajne. Not quite. What is that? I'm pretty sure it's a Cullis gate. Sort of magical transportation system for heroes. Cullis gates were all gone. Więc tam były jakieś niszczone rzeczywiście. Szkoda, że nie wiem, co to dwójka. O! Jesteśmy w Akademii z jedynki. Akademia Bohaterów jakoś tak się nazywało. A nie. Ale już miałem nadzieję. Jasper, this book. There's a note with your name on it. Look. That's not possible. For Jasper? Well, I grant you it is possible, but it must be a coincidence. Oh, don't be a dolt. The old king must have left it here for you. What's it called? The Book of Heroes. Ho ho. Extraordinary. Does it tell us how to get out? This really is most remarkable. Everything that we could possibly want to know about heroes and this place is right here in these pages. No, a nie, już myślałem, że na książkach siedzi ten pies. Pobawimy się z psem. Ciekawsze zajęcie niż słuchanie ich. This map functions as a traveling mechanism. Simply choose where you want to go and well, it should take you there. Marvelous. Right. We can use that. We'll have plenty of time to explore this place later. Right now, we have a rather large task ahead of us. But I don't even know where to start. Our first stop will be the mountains of Mistpeak. There are people there who would make great allies. They won't offer their allegiance easily. Czyli... they despise Logan. Zaryzykuję mówić, że gra będzie polegała na chodzeniu po Albionie i zdobywaniu sojuszników. No doubt we will need to make
full use of its facilities. Right, all right then. Mam nadzieję, że będzie trochę takiej swobody. Now, that looks like the dweller camp in Mist Peak, just there. Select that as your destination and you should be. Bo nigdzie indziej nie mogę się jeszcze udać. Mamy gnomy jakieś do pokonania tutaj. I srebrny klucz, jeden. No i dobrze, więc udajmy się tam. I znowu wczytywanie. O, już się widzę, plakacik zmniejszył się, nie zauważyłem. Jakoś przestali chyba lubić mojego braciszka. Goliza bardzo mnie to nie... się tym nie przejmę. It worked. Oh, I'd forgotten how bloody cold it is up here. O, a nie ma z nami tego, jak on ma. People here call themselves dwellers. They're tough. They're loyal. And like psa, ja tam swojego psa lubię. Co za porównanie. May not look like much, but this is where the revolution begins. This is what Logan has reduced them to. He's taken control of these mountains and started destroying its forests. I knew they'd have a hard time finding food, but I had no idea it was this bad. I'll trade you my doll for some food. She's really good, honest. Her name's Sadie. You think Sabine's got a plan to get us out of... Hello. It's so cold here. You, Tiff? Oh. I am so good. Dobra, idziemy dalej. Sporo tu jakichś żebraków widzę. No dobra, żebraki, nie żebraki, ja chcę tutaj coś sobie... przywłaszczyć. I zaraz mi wyrosną pewnie rogi, w ogóle będzie źle. Jak w jedynce, ale zarabiać jakoś trzeba. Poza tym chcę znaleźć tutaj klucza. A, tu jest chyba dopiero wejście w ogóle. The man we need to convince is Sabine, a proud old sod, but a good man and a good leader. He won't give his allegiance easily, especially to a prince. Perhaps it's best if I speak to him alone first. You know, maybe you ought to find some new clothes while I talk to Sabine. Something slightly less. No, przecież jestem w tym skromnym stroju, a nie. Kind of attention. I only have a little bit of gold, but it should be enough. And maybe you can spread what's left among the people. They need it more than we do. Where can I find clothes? Oh, don't worry. You'll find someone willing to take that money off you. Now. Wish me good luck. Please, we're starving. I'd go up to the castle right now and kill Logan if I had the strength. Ja nie mogę wejść? We can't hunt, thanks to the king. You've come from the city. What are we going to do? No dobra. You must have some food. Czyli mamy zmienić ubranie. Uścisnę ci dłoń, będziesz szczęśliwy. Nic mnie to nie kosztuje, a daje mi te okrążenia tej pieczęci gildii. I tu mam gdzieś srebrny klucz. Miejmy nadzieję, że uda mi się go znaleźć. Chyba, że jest zakopany gdzieś pod ziemią. O, tu jest jakieś, już widzę. Skrzynka na srebrnego klucza. 5 złotych kluczów. Kluczy. Troszkę za dużo, jak na razie. Ciekawe, co może być ciekawego tam. I tych klucze się, z tego co pamiętam, nie zużywają. O, widzę, że rzeczywiście bogato mają w tych swoich wozach. Dobra, idziemy się przebrać, bo tutaj... żeby coś w tym odcinku zrobił chociaż.
Hello. So good to have you here. Please look around. Look around. If we don't get some food soon, it's all over. Oh, good. Hello, sir. This is Jasper. Hello? Is this how you use... I am speaking to you through the guild seal. What an extraordinary device. It would seem that as long as you carry the seal, we can communicate freely. Oho, fajnie. But you may return to the sanctuary any time you deem it necessary. Might I suggest you do so now and try on your new outfit? Już zaraz się przeniosę, tylko chcę kurde srebrnego klucza. Gdzie tu może być srebrny klucz? Moc wodzony. Dobra. Zmienię jeszcze strój i będziemy kończyć ten odcinek. Ta gra chyba nam zajmie dużo odcinków. Tak mi się coś zdaje. Ale nie szkodzi, bo kręcenie jej sprawia mi naprawdę dużo przyjemności. Sanctuary is a dressing room. Step through. Przebieralnia, rzeczywiście. Oho. Czyli drzwi się będą otwierać po kolei z czasem. Co my tu mamy? Jakiś kielich. I've taken the liberty of laying out your clothes on these mannequins, which should serve as convenient storage for any garments you acquired during your travels. Now, why don't you change into your new dweller outfit? There you are. You look just like a dweller. I hope this new outfit is as comfortable as your royal attire, though I suspect the chances of that are quite low. Dobra, mamy pierwszy zestaw ciuchów i w tym nowym wdzianku, które nie przypomina już książęcego ubrania, będę się z wami żegnał w tym odcinku. Subskrybujcie. Zapraszam na naszego Facebooka. Oglądajcie inne nasze serie. Tak więc, cześć, na razie.